podeszłam do kierowcy i zapytam, czy może podgłosić radio i mówi, jak pani wygra w tej loterii, to do pani zadzwonią, także spokojnie. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy przyjdzie taki dzień, że w Wyznaniach Gwiazd pojawi się Kasia Popowska, to mamy dla Was niespodziankę. Ciekawe, czy sama artystka spodziewała się, że jej hit Przyjdzie Taki Dzień osiągnie 21 milionów wyświetleń na YouTubie. Wyznania Gwiazd, Kasia Popowska. Przyjdzie w końcu na nas taki. Dzień, dziś ostatni raz. Piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów w jednym, Kasia Popowska. Cześć. Dzień dobry, cześć. Zanim przejdziemy do tej nowinki, która już, już, już jest na naszym stoliku, no to Kasiu, jak ty wspominasz ten dzień pierwszego sukcesu, czyli pierwszego singla, na który tak długo czekałaś? Jak się wtedy czułaś? A to już było jak czasu, czasu temu, tak. Pamiętam ten moment, jak jechałam w busie z Warszawy do Łodzi i piosenka miała być pierwszy raz zagrana w radio i pamiętam, że nie mogłam się połączyć z internetem, nie mogło mi się nic włączyć generalnie i podeszłam do kierowcy i zapytałam, czy może podgłosić radio i mówi, jak pani wygra w tej loterii, to do pani zadzwonią, także spokojnie. I ja mówię, no to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że będzie piosenka moja puszczana i, no i pamiętam, że wzięli od razu autografy na zaś i tak śmiesznie było, bardzo miło. wspominam ten dzień. Żeby dojść do tego momentu, to przeszłaś taką sporą drogę, ba nawet wyemigrowałaś swojego czasu do Londynu. Taki miałam plan, jadę do Londynu, będę pr pracować jako kelnerka, a po godzinach będę po prostu sobie pisała muzykę. No i tak jakoś to tak starałam się właśnie... Wykonywać. No ale później jakoś tak wszystko się potoczyło, że tak naprawdę dostałam telefon z Polski, propozycję współpracy tutaj, więc właściwie wsiadłam w samolot i z powrotem tutaj wróciłam i już nie wróciłam do Londynu, tylko wróciłam do, 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 do Łodzi, właściwie do, ogólnie do Polski i zaczęłam pracować nad pierwszą płytą. No i dlatego dzisiaj wznosimy toast za kolejną płytę już, Kasi. Czy jak powiemy, że ta płyta to takie lustro Twoich doświadczeń? Tak, yy, zdecydowanie każda mm. jedna płyta to jest odzwierciedlenie tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie, jakieś takie podsumowanie ostatniego okresu, ostatnich lat i, i, i zawsze to, co mi... Gdzieś w środku gra, gra. wybrzmiewa na, na płycie. Jak się Kasia zmieniła przez te kilka lat? Od, od premiery przyjdzie taki dzień. Jakbyś tak miała spojrzeć na siebie, wiesz, z dystansu? E, na, pewno, na pewno jestem spokojniejsza, mniej taka rozadrygana. E, chyba też bardziej ufna w stosunku do ludzi. Kasia, gdzie cię można z, zobaczyć z gitarą najczęściej? Z gitarą najczęściej na mojej salce prób w Łodzi. No teraz, w czasie, kiedy koncertów nie ma, to też można się spotkać ewentualnie w internecie. To jest jedyny taki sposób sensowny. Na ten A moment. pamiętasz te czasy, kiedy ty, gitara Ognisko. Oczywiście. I nawet, co muszę, śpiewałaś? nawet muszę opowiedzieć taką historię. W, w, w dwa lata temu byłam na ognisku zupełnie tak incognito i śpiewałam e, przy ognisku, przy, przy kiełbaskach ze znajomymi. E, I e, podszedł po, po tym ognisku pewien chłopak, niezupełnie mi znajomy, i powiedział: No, kolega, fajnie, a koleżanka, no, tu jeszcze moż, musi popracować nad sobą. Także śpiewam na ogniskach i bardzo to lubię. <toddź> Kasiu, jaką najbardziej szaloną rzecz zrobiłaś w swoim życiu? Bo śpiewasz, że ostatni raz zaszaleć chce. To ja jestem ciekawa, co to było. Dobra, teraz tak sobie myślę z perspektywy czasu, że mm, podjęcie pracy w charakterze organizatora mm, występów iluzjonisty to była chyba najbardziej szalona rzecz. Pojechałam na rozmowy o pracę, zupełnie do innego miasta, będąc przekonana, że dostaję tą pracę i właściwie poznając zupełnie nowych ludzi. To było, to było dla mnie. Wtedy takie zupełnie normalne, a dzisiaj wydaje mi się, że to jest dziwne, troszeczkę, taka, taka, taka ufność. 11 razy się przeprowadzałam po Polsce, więc doświadczyłam trochę. Powiedziałaś o magii, a muzyka to magia. I te piękne dźwięki z Twojej płyty, dziękujemy Ci za nie. O, dziękuję bardzo. za bar... wielkie serce do muzyki to dla Ciebie. <głosy> <głosy> dziękuję bardzo. Powiedz mi, jak spokojnie. Subskrybujecie nasz kanał, koniecznie, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Waszych ulubionych artystów. No i co? Łapka w górę. Do zobaczenia w kolejnych Wyznaniach Gwiazd.